100 lat temu Polacy chwycili nie tylko za biało-czerwone flagi, ale chwycili również za broń. I z bronią w ręku ukształtowali granice Polski, odradzającej się Polski, granice Rzeczpospolitej. Tych granic strzegli, bronili i dzięki tamtemu bohaterstwu my dzisiaj cieszymy się wolną Polską. To nasi przodkowie 100 lat temu tutaj na Śląsku, którzy walczyli o polskość Śląska, stanęli z bronią w ręku i tę polskość wywalczyli. To nasi wspaniali bohaterowie, żołnierze, ale też gimnazjaliści, studenci, chłopi, robotnicy z Bitwy Warszawskiej sprzed 99 lat, którzy powstrzymali czerwoną zarazę. Komunistyczne wojska, które szły na Warszawę, na Berlin, na Paryż. Obroniliśmy wtedy całą Europę, wpłynęliśmy na losy świata. I patrząc na ich ofiarę, dzisiaj jesteśmy zobowiązani, żeby tamto dzieło wykorzystać, żeby skorzystać z czasu pokoju, który został nam dany. Bo rzeczywiście w tamtych latach, w latach II wojny światowej, Wojsko Polskie zaznaczyło się nieprawdopodobnym bohaterstwem, nieustępliwością. Garstka żołnierzy na Westerplatte przeciwko niemieckiej nawale. 40-1 nad Wizną. Czy 19 lat wcześniej Bolesław Zajączkowski i 330 żołnierzy w bitwie pod Zadwórzem, którzy zatrzymywali, powstrzymywali armię Budionnego, armię komunistyczną. To tylko niewielkie przykłady z przeszłości, gdzie hart ducha naszych żołnierzy pokazał, jak Polacy cenią wolność, jak cenią niepodległość. I to nasze umiłowanie wolności, to nasz sprzeciw przeciwko tyranii, nasze umiłowanie praworządności i demokracji wpłynęło na losy świata trzykrotnie. W 20 roku, w 39 i w 80 w latach Solidarności. I w tym dniu, w dniu święta Wojska Polskiego, trzeba szczególną czcią otoczyć wszystkich żołnierzy z przeszłości, ale też podziękować naszym żołnierzom, którzy strzegą granic Polski dzisiaj, w Rzeczpospolitej, ale także na wszystkich misjach pokojowych, stabilizacyjnych w Bośni, Hercegowinie, Kosowie, Iraku, Afganistanie i w innych miejscach rozsiani na całym świecie. Jesteśmy wdzięczni Wam, żołnierze Wojska Polskiego, za Wasz trud, Wasz wysiłek, za ofiarę, którą składacie. Wiemy, że idziecie w ślady wiernych Polsce powstańców śląskich, bo jest wielkim, wspaniałym symbolem, że ta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbywa się właśnie tutaj, w sercu Górnego Śląska, w Katowicach. I jestem przekonany, że w ten sposób pokazujemy jedność Polski, wierność Polsce, że w ten sposób również wypełniamy dziedzictwo i testament Wojciecha Korfantego, wielkiego Polaka, wielkiego Ślązaka, który walczył zawsze o polskość tych ziem. Ale dziś, dziękując panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, za dbałość o Armię Polską, chcę też obiecać jako premier Rzeczypospolitej Polskiej, że będziemy robili wszystko, żeby Armia Polska we współczesnych czasach była doskonale uzbrojona,
żeby proces jej modernizacji postępował jak najszybciej. Bo wiemy doskonale, że dzisiejszy wróg czasami nie staje z otwartą przyłbicą. Czasami są to zagrożenia hybrydowe, zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dlatego modernizacja polskiej armii obejmuje również te dziedziny, które właśnie polegają na najnowocześniejszym uzbrojeniu, na walce w cyberprzestrzeni. I mamy tutaj coraz lepsze osiągnięcia, coraz doskonalsze sprzęty i broń. I chcę też podziękować żołnierzom, służbom, które brały udział w tym roku w eliminowaniu skutków katastrof. To wasza służba przy powodzi Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też regularnych jednostek wojskowych bardzo pomogła ludności w bardzo wielu miejscach, w szczególności województwa małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Bardzo dziękujemy za znakomitą organizację, za gotowość do służenia w każdej chwili. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dzisiaj przed nami dobry czas. Mogą spełnić się marzenia naszych ojców, marzenia naszych dziadów, którzy rysowali granice Polski swoją krwią. Mogą spełnić się ich marzenia o budowie silnej, sprawiedliwej, solidarnej Rzeczpospolitej. To było również marzenie wyrażane w tamtym czasie przez Wojciecha Korfantego. I jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze do wypełnienia ich dziedzictwa, ich testamentu. Niech Bóg ma w opiece Polskę, polską armię i polskiego żołnierza.